Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Tak mówi Pan do sługi, który już jest utrudzony, bo wrócił z pola. I Pan ma rację, to jemu się należy, by mu służono. Jeżeli człowiek nie odkryje w sobie takiego sługi, sługi ofiarnego, sługi, który jest pokorny, jeżeli człowiek nie odkryje w sobie sługi, który ma prawo do posiłku w drugiej kolejności, wpierw chce służyć Panu, to będzie całe życie sfrustrowany. Całe życie będzie się zastanawiał, czy to sprawiedliwe. Czy to jest sprawiedliwe, że żyjesz, że masz dar istnienia, dostałeś to wszystko, a teraz służ. Taka służba to jest droga święta. Ta służba cię nie zawiedzie, ten Pan cię nie zawiedzie. Do zobaczenia jutro.